To już tradycja. Na początku maja studenci wskakują w wypożyczone stroje lub robią je sami i wyruszają w miasto na tak zwane żebry. Można iść na łatwiznę i przebrać się na przykład za krakowiaka. Już mi się za strój zwróciło, później będzie na jakiś browarek, coś i się uzbiera pewnie jeszcze do końca dnia. Można też poświęcić czas i wydziergać coś z kartonu, szmatek czy bristolu. Cała noc prawie. No, własnoręcznie, tak. Podarłem siostrze firankę, to raz. Pewnie będzie krzyczała, jeszcze nie wie. Zbroja z ultranowoczesnego Kerful. Tak przygotowanym można ruszyć w miasto i prosić przechodniów o co łaska. Coś tam zawsze wrzucą. A co wrzucają najczęściej? No jakieś drobne. Złotówkę, dwa. Ale są i tacy, co nie wrzucają i tych studenci omijają. Starsi, im starsi, tym gorzej. Ten narzekają, że głośno jest, więc nie, to odradzam. Tu studenci trochę się zagalopowali. To nieprawda, że starsi nie wrzucają. To zupełnie przyjemne jest. Mnie to nie przeszkadza, też przed chwilą dałyśmy. To teraz zajrzyjmy do puszki. Tu wcale pokaźna kwota. Tak, liczę teraz 150 około. Na co? No, na takie szczytne cele, jak na edukację poświęcę. Podzielę się z biedniejszymi oczywiście, no bo uciśnieni też potrzebują, no i się nawalę. A teraz spójrzmy na stroje z nieco innej perspektywy. Starszych studentów, którzy pamiętają indeksy, a nie elektronicznego USOS-a. W naszych czasach były bardziej wymyślne niż teraz, jak myśmy studiowali. Generalnie jest fajnie i ci, którym kolorowi studenci przeszkadzają, należą do mniejszości. Śmiesznie. No, mi się podobają. Do grona przebranych studentów dołączył też Mikołaj, Kopernik, który tym razem przyodział się w strój Gandalfa Szarego.